Cześć! Już za tydzień, 26 maja, będziemy obchodzić Dzień Mamy. Tradycyjnie z tej okazji przygotowałyśmy dla Was 3 propozycje przygotowania czegoś, co śmiało będziecie mogli podarować swojej mamie. Ale czegoś takiego, co bez problemu przygotujecie samodzielnie w domu. Dokładnie. Na początek świecznik, bo osobiście bardzo lubię je przygotowywać. A ja lubię odpalać. Do przygotowania tego pomysłu przyda się gips, silikonowa forma do muffinek. Co tam jeszcze było? Zapomniałam. Aha, podgrzewacze i farba. Zobaczcie. Rozrabiam gips zgodnie z opisem na opakowaniu. Mieszanina powinna mieć gładką konsystencję i powinna przypominać ciasto naleśnikowe. Tutaj oczywiście typowo kuchenne skojarzenia, bo jakże inaczej. Następnie sprawnie wkładam go do silikonowych foremek po muffinkach. Mieszanina dość szybko wiąże, więc trzeba się spieszyć. Na górę wkładam podgrzewacze i staram się trochę wyrównać powierzchnię. Teraz odstawiam całość do zastygnięcia, może być na całą noc. Po tym czasie ostrożnie wyjmuję gipsowy odlew z moich foremek. Gips po wyjęciu będzie sprawiał wrażenie lekko wilgotnego i będzie gotowy po około 2 godzinach do malowania i ozdabiania. Po tym czasie wyjmuję delikatnie podgrzewacze, maluję na wybrany kolor i gotowe. Praca z gipsem jest bardzo przyjemna, trzeba tylko pamiętać o tym, aby działać szybko, bo mieszanka ma to do siebie, że naprawdę prędko zastyga. A takie muffinkowe świeczniki są bardzo urocze i mogą być miłą ozdobą w pokoju Waszej mamy. Słuchajcie, nie jest tajemnicą, że każda kobieta lubi być obdarowana jakimś kosmetykiem, czymś do spa, czymś, co może wykorzystać tak tylko dla siebie. A ja pokażę Wam, jak to zapakować w taką uroczą, przesłodką otoczkę, która na pewno spodoba się Waszej mamie. Zwłaszcza, że sami ją zrobicie. Na początku składam ręcznik na pół. Jeżeli jest mały, nie musicie tego robić. Przekręcam go i zwijam brzegi ostrożnie do środka, po czym zwinięte składam jeszcze raz na pół i leciutko ugniatam. Związuję gumką uszy i plecy. W ten sposób powoli zaczynam formować króliczka. Do pyszczka przyklejam plastikowe oczka i mocuję nosek z pomponika, a w oku uszu wiążę wstążeczkę. Na koniec układam królikowi za uszami kosmetyk, czyli właśnie nasz podarunek dla mamy. To naprawdę łatwy, a zarazem pomysłowy sposób na podarowanie mamie kosmetyku. A przy okazji również ładnego ręczniczka. Ważne jest tutaj także to, że zwijanie króliczka zajmuje dosłownie chwilkę. A na koniec coś dla mam, które lubią słodkie małe co nieco. Tutaj przydadzą się m.in. truskawki, winogrono i czekolada. Synuś, oglądaj. Na początku umyte truskawki z szypułkami lub bez, jak wolicie, nabijam na patyczki i kładę na kratkę. Teraz polewamy owoce roztopioną polewą czekoladową i obsypujemy dowolnymi dekoracjami cukrowymi. Do kubka wkładamy kawałek suchej gąbki florystycznej lub styropianu i wbijamy w to gotowe truskawki. Na patyczki nabijamy także winogrona, które również umieszczamy w truskawkowym bukiecie. Kubek ozdabiamy kawałkiem białego tiulu lub innego materiału i obwiązujemy wstążeczką. Aby urozmaicić bukiet, dokładamy kilka gałązek mięty i gotowe. Taki truskawkowy bukiet możecie ozdabiać zgodnie z tym, co akurat macie w domu, albo zgodnie z tym, co lubi Wasza mama. Nie jest trudno go zrobić, a może stanowić naprawdę wyjątkową niespodziankę, idealną na 26 maja. Kochani, bez względu na to, co będziecie chcieli podarować swojej mamie, pamiętajcie, że najlepszy podarunek to taki prosto z serca. Dokładnie. Wystarczy, że poświęcicie trochę czasu i włożycie odrobinę pracy, a na pewno wywołacie uśmiech na twarzy tej ukochanej osoby. Zostawcie nam subka i pamiętajcie, że już za tydzień kolejny odcinek. Pozdrawiamy. Pa.